mamy do czynienia z uzasadnieniem, które jest podlane absolutnie ideologicznym sosem. Mamy przykład tego, jak tworzy się państwo wyznaniowe. Mamy przykład tego, że dążymy w stronę katoszariatu, bo jak czyta się to uzasadnienie, to mamy tam do czynienia ze sformułowaniami, które nie istnieją w polskim systemie prawa. Dziecko poczęte, pouczanie ustawodawcy, że ma nie posługiwać się sformułowaniem płód, pominięcie zupełnie wiedzy medycznej. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny, sterowany przez Jarosława Kaczyńskiego, wydał wyrok na kobiety, gotuje piekło kobiet. Ale jest jedno wyjście, pani redaktor. Jest złożona ustawa autorstwa Lewicy o dekryminalizacji aborcji, czyli ustawa, która zdejmie odpowiedzialność karną z lekarzy i z tych wszystkich, którzy będą pomagali kobietom przy przerywaniu ciąży. Jutro Lewica składa wniosek do marszałek Witek o jak najszybsze procedowanie tej ustawy. I pytam, czy Platforma Obywatelska, czy PSL, czy inne ruchy po stronie demokratycznej poprą ten projekt ustawy ratunkowej. Rozwiązanie jest na stole, a barbarzyńcom z Prawa i Sprawiedliwości, z Solidarnej Polski, którzy czyszczą sobie sumienia krzywdą i cierpieniem kobiet, za 3 lata pokażemy wszyscy czerwoną kartkę. I wie pan co, ta hipokryzja pana już sięga Himalajów, dlatego że bogate kobiety, kobiety, które sobie pozwolą na bilet do Czech, czy na Litwę, czy do Niemiec, plus zabieg to 300-500 euro, to sobie poradzą. I mamy tutaj w Polsce już do czynienia z turystyką aborcyjną. 80-100 tysięcy aborcji mamy wykonywanych rocznie. Nie poradzą sobie te kobiety, które są ubogie, które są wykluczone ekonomicznie czy transportowo. Wy kosztem nieszczęścia i tragedii, poniewieraniem tych kobiet, czyścicie sobie swoje sumienia. Idziecie co niedzielę do kościoła i mówicie swojemu proboszczowi: tak, obroniłem życie, bo zagłosowałem za ustawą, bo moja prezes Trybunału Konstytucyjnego zakazała zabijania. A tak naprawdę cierpienia nie widzicie, tego co macie za ścianą i za rogiem. Niedożywione dzieci, kobiety, które są w dramatycznych sytuacjach, to jest wasza hipokryzja. Macie usta pełne frazesów o obronie życia, interesujecie się zygotami, interesujecie się antykoncepcją, interesujecie się eutanazją, a co pomiędzy? Co pomiędzy proponujecie między zygotą a śmiercią? Nie proponujecie niczego.